Służcie Panu z radością. Psalm 100, werset 2. Radość w wykonywaniu służby jest oznaką aprobaty wobec niej. Ci, którzy służą Bogu z niezadowoleniem, nie mając przyjemności w tym, co wykonują, tak naprawdę wcale Jemu nie służą. Nasz Bóg nie potrzebuje niewolników, którzy zaszczycają Go swoją obecnością. On jest Panem Królestwa Miłości i pragnie, aby Jego słudzy przyodziewali się w szaty radości. Aniołowie Boży służą swojemu Panu z pieśniami, nie zaś z ciężkimi westchnieniami. Szemranie czy wzdychanie byłoby buntem wobec Boga. Posłuszeństwo, które nie jest dobrowolne, jest nieposłuszeństwem, ponieważ Pan patrzy w nasze serca i jeśli widzi, że służymy Mu jedynie z przymusu, a nie z miłości, nie przyjmie naszej ofiary. Służba połączona z radością jest służbą z serca i dlatego tylko wtedy jest prawdziwa. Radość w Panu jest naszą siłą. Dlatego jest właśnie tym, co wzmacnia nas w służbie. Usuwa ona z naszej drogi wszelkie trudności. Ta radość jest dla nas niczym oliwa dla kół wagonu kolejowego. Bez oliwy oś szybko się nagrzewa i wnet dochodzi do usterki. Jeśli nie mamy tej świętej radości do oliwienia naszych duchowych kół, nasze osie będą zapchane znużeniem. Człowiek znajdujący swą radość w służbie Bogu udowadnia, że to właśnie posłuszeństwo jest jego motorem. Wtedy może powiedzieć: spraw, Panie, abym kroczył drogą Twoich przykazań, gdyż jest to piękna droga. Więc, drogi słuchaczu, pozwól, że zadam Ci pytanie. Czy służysz Panu z radością? Pokażmy ludziom z tego świata, którzy myślą, że nasza wiara jest niewolnictwem, że służenie naszemu Panu jest dla nas rozkoszą i przywilejem. Niech każda radość będzie dowodem potwierdzającym, że służymy dobremu Panu.